Dzień dobry. Nazywam się Marzena Gimińska, jestem jednym z inicjatorów referendum w sprawie odwołania wójta gminy Gardeja Kazimierza Kwiatkowskiego ze swojego stanowiska. Dlaczego referendum? Pozwolę sobie przeczytać poniższy tekst. Przykład: zamknięcie szkoły podstawowej imienia Andrzeja Gruby w Otłowcu. 2 stycznia 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami, którego tematem było poinformowanie rodziców o planach pana wójta. Mieszkańcy o samym spotkaniu dowiedzieli się pocztą pantoflową, ponieważ pomimo tego, iż w każdym sołectwie znajdują się tablice informacyjne, a urząd gminy ma stronę internetową, zapomniano umieścić na nich tak ważnej dla mieszkańców Otłowca informacji. Mamy prawo przypuszczać, że był to zabieg celowy, ponieważ samą sesję rozpoczynającą pierwszy etap zamykania placówki zorganizowano w trybie sesji nadzwyczajnej. Co oznacza ten etap? Otóż na sesji prawa głosu nie mają rodzice, mieszkańcy ani żadna z zainteresowanych tematem osób. Przed sesją nadzwyczajną nie ma obowiązku spotkań Komisji Rady Gminy, na których to komisjach można przedyskutować dany problem, można wspólnie poszukać rozwiązań danej sprawy. Czyżby panu wójtowi nie zależało na rozmowach z mieszkańcami? Czyżby panu wójtowi nie zależało na znalezieniu dobrego dla obu stron rozwiązania? Sesję nadzwyczajną zwołuje się, jeżeli zadzieje się coś nieprzewidzianego, coś, nad czym trzeba się pochylić nagle, natychmiast. Jeśli z 2-miesięcznym wyprzedzeniem planuje się sesję, to na pewno nie można tego nazwać działaniem nagłym. Zamknięcie szkoły jest najczęściej procesem nieodwracalnym. To nie jest kiosk ruchu czy punkt totolotka. W małych miejscowościach szkoła jest najczęściej punktem kultury, miejscem integracji spotkań najmłodszych, ich rodziców i dzieci. Nie ma żadnych argumentów, które mówiłyby o tym, że w pierwszej kolejności powinna zostać zamknięta szkoła w Otłowcu. Pamiętajmy, że posiada ona salę gimnastyczną, która wybudowana została przez samych mieszkańców, którzy kilkanaście lat temu przekazali ją na cele dydaktyczne samorządowi. Szkoła jest wyremontowana, a rodzice zaproponowali częściowe finansowanie placówki, chcąc się dołożyć chociażby do zakupu opału czy ciepłych napojów w okresach zimowych. Dlaczego w pierwszej kolejności zamyka się szkołę, która świetnie sobie radzi? W nagrodę? Jaki jest sens zamykania szkoły, na którą w ubiegłym roku wydano około 100 tysięcy zł, remontując za publiczne pieniądze dach? Dlaczego w pierwszej kolejności zamyka się szkołę, której przynajmniej 2 pokolenia odnosiły sukcesy w regionalnych oraz ogólnopolskich zawodach w tenisie stołowym? W naszej gminie znajduje się kilka innych szkół, w tym jedna bez sali sportowej, gdzie dzieci realizują zajęcia z WF-u na korytarzu. Dużo się mówi o pomysłach na zagospodarowanie tego budynku, tyle samo mówiono o zamkniętej w ubiegłym roku szkole w Morawach. Budynek, pomimo obietnic o szybkim jego zagospodarowaniu, stoi pusty, nadal generując koszty, bowiem należy go opalać. Na nadzwyczajnej sesji w dniu 11 lutego pan radny Kępiński wyraźnie powiedział, że docelowo w gminie Gardeja pozostaną 2 szkoły. Najprawdopodobniej będzie to szkoła w Gardei oraz w Wandowie. Nie negujemy konieczności zamykania szkół. Nie można jednak gminnej reformy oświaty robić na kolanie. Pan wójt wielokrotnie powtarza, że o problemach z nadmierną ilością placówek mówi się od 20 lat. Zapomniał jednak dodać, że połowę tego okresu to on był odpowiedzialny za sieć szkół. Dlaczego przez 10 lat nie szukano optymalnych rozwiązań pozwalających na przeprowadzenie łagodnych dla dzieci, rodziców, a także nauczycieli zmian? Dlaczego od wielu lat zatrudniani byli nauczyciele z innych gmin, powiększając tym samym liczbę osób, którym władza zamykająca placówkę naszym zdaniem powinna się zaopiekować? Bo przecież jasne jest, że nie powinno się pozostawiać w tym momencie na przysłowiowym bruku nauczycieli, którzy czasami kilkadziesiąt lat uczyli i wychowywali nasze dzieci. Dlaczego, jak na ostatniej sesji zauważyła radna Karolina Nowak, nie stworzono Rady Oświaty, której członkowie Rady Gminy, rad rodziców wszystkich szkół, a także odpowiedzialni za działania związane z oświatą pracownicy urzędu mogliby znaleźć dobre, w miarę bezbolesne rozwiązania? Ale czego my, mieszkańcy, możemy oczekiwać od obecnej władzy, skoro na spotkanie nie zaprasza się mieszkańców, a zaprasza miejscową policję? Organizuje się sesję dla kilkudziesięciu osób na 30 metrach kwadratowych, podczas gdy 300 metrów dalej znajduje się Gminny Ośrodek Kultury. Proszę pamiętać, że dzisiaj zamykana jest 1 szkoła. Tak jak mówi radny Kępiński, podobny los czeka inne placówki. Czy będą zamykane w podobnym stylu, który naszym zdaniem przypomina bardziej rządzenie niż zarządzanie? Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Serdecznie Państwa pozdrawiam.